Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj prosta sałatka na ciepło z białej fasoli, sałaty lodowej. Fasolka będzie podsmażona w czosnku i cebulce. Naprawdę bardzo prosta, a do tego bezmięsna, wysokobiałkowa, no i przede wszystkim zdrowa. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv, gdzie jak zawsze bardzo serdecznie zapraszam. A teraz już nie przedłużam. Zaczynamy! Zaczynam od ugotowania fasoli. Poprzedniego dnia wieczorem namaczam ją w zimnej wodzie, w takiej dużej ilości zimnej wody, bo ona jeszcze oczywiście będzie pęcznieć, i zostawiam na kilkanaście godzin do namoczenia. Po namoczeniu wygląda tak. Gotuję ją teraz w lekko osolonym wrzątku do miękkości. Moja fasola jest duża, to jest tak zwany piękny jaś, więc będzie gotować się troszkę dłużej. Myślę, że godzinę 10, godzinę 20 i dam, powinna być miękka, ale nierozgotowana i przyjemna do jedzenia. Pierwsze 10-15 minut gotuję bez przykrycia, a następnie przykrywam garnek i pod tak zwanym uchylonym przykryciem, czyli przykrywam z taką szparą, żeby ta para mogła uchodzić, gotuję do pożądanej miękkości fasoli. Jeśli nie chcecie bawić się w namaczanie i gotowanie, to można sięgnąć po fasolę z puszki. W takim wypadku po prostu wystarczy otworzyć puszkę, opłukać, odsączyć i fasola gotowa. Ja ugotowałam troszkę więcej, jak widzieliście, dwie szklanki. I teraz też tej fasoli mam tutaj trochę więcej niż potrzebuję. Po ostudzeniu przełożę ją do zamkniętego pojemnika i przechowam w lodówce. Będę zużywać na bieżąco albo do podjadania, albo do różnych dań. Świetnie odnajdzie się w wielu daniach i sałatkach. Do dzisiejszego dania odmierzam szklankę tej fasoli i odstawiam na chwilę na bok. Przygotuję szybkie dodatki. Obieram cebulę. Będę potrzebowała pół średniej lub ćwiartkę dłużej. I kroję ją w pół talarki lub piórka. Ja te moje cebulowe pół talarki jeszcze przekroję na pół, żeby to łatwiej jadło się w sałatce. No i będę potrzebowała też jeszcze ząbek czosnku, już obrałam. Rozgrzewam teraz patelnię z niewielką ilością oleju lub oliwy do smażenia. Ja biorę olej rzepakowy, mniej więcej jedną łyżeczkę, nie za dużo. Mocno rozgrzewam i dodaję cebulę. Chwilę smażę, aż się zeszkli, co jakiś czas mieszając. I do zeszklonej dodaję drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę czosnek. Mieszam, bardzo krótko smażę i od razu dodaję łyżeczkę majeranku. Mieszam i dokładam odłożoną wcześniej szklankę fasoli. Zmniejszam grzanie i na nie za dużym ogniu smażę przez kilka minut, aż fasola się ogrzeje i delikatnie opieczę. Kiedy już się podsmaży, złapie smak, a w kuchni pachnie bardzo przyjemnie. U mnie wygląda tak, trwało to, ja wiem, 5-6 minut może. Wyłączam grzanie i zostawiam ją na patelni. Co jakiś czas tylko ewentualnie mieszam, żeby od tej gorącej patelni jeszcze za mocno z jednej strony nie doszła, a sama w tym czasie szykuję pozostałe składniki sałatki. Będzie ich zaledwie kilka, bo to bardzo prosta sałatka. Będę potrzebowała większą miskę, w której wszystkie składniki będę mogła przemieszać. Pół główki sałaty lodowej. Można ją pokroić lub porwać na mniejsze sałatkowe kawałki. Dodaję 3-4 suszone pomidory, takie z zalewy, z oliwy, i tnę je na mniejsze kawałki. Ja skorzystam tutaj z nożyc kuchennych, które są specjalnie do tego celu, ale oczywiście można pokroić je też nożem na desce. Skrapiam też tą oliwą z pomidorów, dodaję mniej więcej łyżeczkę. Ona też ma w sobie dużo smaku i będzie takim swoistym sosem do sałatki. Dokładnie mieszam, obtaczając liście sałaty w oliwie i dodaję fasolę. Czasami dodaję tutaj także podsmażone plastry boczku lub podsmażone pół talarki kiełbasy. Dzisiaj wersja bezmięsna, ale te dodatki mięsne też bardzo dobrze tutaj pasują, więc o nich wspominam. U mnie dzisiaj tylko fasola, z grubsza ją mieszam i sałatka gotowa. Szkoda, że nie czujecie, jak to pachnie, bo pachnie naprawdę wspaniale. Wszystkie smaki i aromaty uzupełniają się wspaniale. Przekładam teraz do naczynia, w którym będę ją podawać, no i można serwować. Naprawdę zapach doskonały. Podsmażony czosnek, cebulka, majeranek, do tego suszone pomidory i fasola. No wiecie co, proste składniki, ale sałatka jest naprawdę wspaniała. Można się nią dobrze najeść i pachnie rzeczywiście bajecznie. Można jeść ją bez żadnych dodatków lub podać na przykład ze świeżym pieczywem z masłem lub bez, lub na przykład z opieczonymi kromkami chleba czy ulubionej bułki. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Aha, i dodam jeszcze, że sałatka świetnie sprawdzi się także na wynos, na przykład zamiast kanapki do pracy, zapakowana w odpowiedni pojemnik z pokrywką. Smacznego!